Trzech nierozłącznych kumpli, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Spejson, mięśnie. Wojtas, prawo jazdy and bawara. Walo, mózg. No i mówię, Marzena, co ty świrujesz? O to, że nigdy tego nie robiła. To mówię, weź go delikatnie do ręki, a później wpakuj do buzi. A ona, nie Wojtas, przecież się nie zmieści, bo ust tak szeroko nie rozdziawi. To ja dziewczyno, litości, pana tu i myk całego naraz do ryja sobie załadowałem. Co? Ta tylko wielkie oczy zrobiła i mówi, Wojtas, znaczy Wojtek, bo ona do mnie Wojtek mówi, że ona takich rzeczy nie robi. I co? No co, musiałem jeszcze dokupić plastikowe sztuczce za złotówkę, bo królewna kepsa to musi jak w restauracji jeść, nie może jak człowiek. Czyli stracony wieczór. Nie no, nie do końca, bo w końcu pojechaliśmy później do tego romantycznego zaułka przy torach i takie rzeczy w BMW wyprawiała, że myślę, że spokojnie by dwa takie kepsy zmieściła. Ale jaja. Jaja też. A co ty, Walusie, wcale nie odzywasz za wiechę? Złapałeś, przecież ty sterydów nie bierzesz. Przychodzimy już do tego spelu no ze 40 lat. A dopiero dzisiaj zauważyłem, patrzcie, tam koło baru takie lustro jest. No co ty, Walu, co się dziwisz? Nie wiesz, po co się ma lustro? Co ty, w domu nie masz? Debilu, przy suficie? Jak się w nim przejrzeć? Ty faktycha! Czyli co? Czyli to lustro musi być weneckie, a po drugiej stronie jest tajny pokój. Patrzcie dalej, bo już wszystko rozkminiłem. Ochroniarz przy wejściu do klubu stoi rzadko, ale zawsze przy tamtych schodkach stoi jeden i pilnuje, żeby nikt tam nawet nie zajrzał. Ty kurna faktycha, jakoś nigdy nie zwróciłem na niego uwagi. No ja też, nawet teraz za bardzo nie zwracam, bo w sumie co z tego? Niech se stoi, jak nie ma co robić. Dobra, słuchajcie, co zrobicie. Proszę pana, tam się biją. Ty widziałeś kiedyś bójkę? Przecież to pędzie, jakieś się przytulają. Kurna, Wojtas, łudzisz mnie naprawdę, bo wyglądamy jak cioty. Co? Serio, mówię, jebnij, nie oddam. No dobra. O cholera, naprawdę się biją. Co to ma być, bójka w klubie? Tego. Spoko, kierowniku, kolega tylko mi ciosy pokazywał. A, to idźcie se na boisko, w klubie się pije, a nie bije. Udało się? Wyszedł? Jak cieślak w Solaris. O, Walu dzwoni, i to z kamerką. Elo, Walu, i jak? Spoko, wygląda mi to na biuro właściciela klubu. Nieźle się tu urządził, patrzcie. Alkohole w barku same najlepsze. Kino domowe, nagłośnienie, kanapy skóropodobne. Fiu, fiu, nieźle. I to głównie na nas się tak dorobił. Czecie, zostawił włączony komputer. A w laptopie podgląd z kamerek na cały klub. Zaraz, co tu ma jeszcze odpalone? O! Ale Bogol, CDA Premium! Space on litości, to jest 19 zł miesięcznie. No właśnie! O kurna, nie wierzę, paci mordy na to! Rok 2050. Polska jest najpotężniejszym mocarstwem na świecie, lecz nawet wtedy nie może czuć się bezpieczna, ponieważ zagrożenie nadciąga z kosmosu. Jedyną osobą, która może powstrzymać kosmiczną inwazję, jest porucznik Kabura! To ja, starszy szeregowy Ryszard Kabura. Zgadza się, w kapsule hibernacyjnej jest dość zimno. Podobno wszystkie ryśki to porządne chłopy. No nie wiem. Dupa biskupa uzależnia bardziej niż myślałem. Od długów karcianych uciekłem w kamasze. Na szczęście na Alfa Centauri. To ogląda moje bajki za darmo! Nie wierzę, grupa z Walaszek! Ale się spas na tych wyświetleniach! Idziemy pomóc Walowi? Nie możemy! Jak tam wejdziemy siłą, to i my dostaniemy dożywotni zakaz wstępu do Speluno. Ja wszystko wyjaśnię. Ochrona! Jakiś problem? Już po Walu. Spokojnie, mordecki, nigdy wam tego nie mówiłem, ale od dziecka trenuję karate. Co? Czyli że co, specjalnie za każdym razem w pierdolę obskakiwałeś, żeby tylko się nie zdradzić? Dokładnie. Dokładnie.
Jaruzu, Walaszek Sumo, Jarima, Such, Sepuku. Gaga, Charysta, Orucji, Chabura, CDA, Premium, Ciu-Ciu, Belen. Sorry, Space on Wojta Sake, Walu Kubicu, ochrona Nagasaki. Brawo! Hawajska dla zwycięzcy! Doskonale! Zjem jak wystygnie. A teraz do końca odcinek. Zobacz te pan lewą ręką! Jebut! Walu, wstawaj! Zesrałeś się! Co? Gdzie ja jestem? Uspiszona na imprezie. Usnęłeś w kiblu. Zesrałeś się. No to chyba dobrze, od tego jest kibel. No ale nie ściągnęłeś spodni. Co? Dobra, spokojnie. To wszystko mi się śni. Tak naprawdę oglądam teraz porucznika Kaburę.